Tyle, ile będzie łapek w górę pod tym filmem, tyle będzie prezentów dla was. Zatem Mikołaj się w tym roku trochę postara. Siema, witajcie moi drodzy. Nie, bardziej świątecznie musi być. Jeszcze bardziej. O, idealnie. Jak wiadomo, do gwiazdki już coraz bliżej, zatem we wszystkich domach unosi się już zapach ciasteczek. Wszystkie ulice są już ustrojone w świąteczne dekoracje. Pod choinkami czeka mnóstwo prezentów. A jak co roku, standardowo na dworze nie ma śniegu. Jednak mimo to jest jedna taka malutka, malusieńka, maciupeńka rzecz, która nie zmienia się od wielu, wielu, wielu lat i zawsze pojawia się w każde święta. Możecie już się domyślić, o co chodzi, po tytule też widzicie, także jak wiadomo, jest to Kevin sam w domu. Zatem właśnie z racji tego dzisiaj przedstawiam 10 ciekawostek na temat Kevina samego w domu. Na pewno każdy z was dobrze zna tę scenę. W scenie, kiedy Harry gryzie Kevina, Joe Pesci, czyli ten Harry, rzeczywiście ugryzł Kevina w palec, zostawiając mu bliznę na palcu aż do teraz. Aktor Daniel Stern, czyli filmowy Marv, podczas nagrywania sceny zgodził się na położenie tarantuli na jego twarzy tylko jeden raz. Wiadomo, ze względu bezpieczeństwa. Musiał również oddawać krzyk, gdyż został on później dodany, bo w momencie, gdyby krzyczał podczas nagrywania, pająk prawdopodobnie by się wystraszył. Gdy żelazko spada na twarz Marva, zostaje ślad na jego twarzy. Ale jednak jest to naklejka, ponieważ samo żelazko uderzyło go w czoło. Tutaj, tu. A jednak mimo to Marv ma na całej twarzy jakby odcisk żelazka. Także coś tu jednak nie pasuje. Razem do charakterystycznej imienia Kevina na plakacie filmowym jest obraz Edwarda Muncha pod tytułem Krzyk. No i jak widzicie, coś w tym jednak jest, prawda? Każdy, kto oglądał Kevina, na pewno bardzo dobrze zna ten fragment filmu. Who is it? It's me, Snakes. I got the stuff. All right, Johnny. But what about my money? What money? I'm going. One, two, ten! Film, który właśnie wtedy oglądał Kevin, jest to nie żaden klasyk filmowy. Po prostu został on specjalnie nagrany właśnie na potrzeby filmu Kevin sam w domu. Scena, w której Kevin zjeżdża na sankach, nie mogła się naprawdę udać. Gdyby Kevin naprawdę zjechał ze schodów, uderzyłby w ścianę. Brat Kevina, który grał w filmie, tak naprawdę również w rzeczywistości jest jego bratem, no. Świąteczny film, wszystko fajnie, pada śnieg, jest ten zachowany świąteczny klimat. Jednak coś tu nie gra. Jednak coś tu nie gra, ponieważ film był nagrywany w maju, więc cały śnieg tak naprawdę został dodany w filmie. Co najlepsze, to nie był śnieg, tylko po prostu były to potarte ziemniaki i w momencie, gdy cały film został już nagrany, wtedy cała okolica była ziemniaczana, także no. Zwróćcie uwagę na to, jak będziecie oglądali film. Jeśli teraz w najbliższym czasie będziecie uważnie oglądali film, zauważycie, że tata Kevina wyrzucił bilet przypadkowo właśnie Kevina. No. No i cała ta sytuacja dokładnie wyjaśnia, dlaczego rodzina nie zorientowała się, że nie ma Kevina razem z nimi. Film ten znalazł się w księdze rekordów Guinnessa, uzyskując największą popularność i zyski dla największej komedii familijnej na świecie, zarabiając przy tym 533 miliony dolarów. Moi drodzy, kończymy na dzisiaj ten świąteczny film. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, udostępnijcie film dalej. Pamiętajcie o tym. Tyle, ile będzie łapek w górę pod tym filmem, tyle będzie prezentów dla was. Każda osoba, która to ogląda, niech napisze do jednej osoby na Messengerze, wyśle ten link, no i napisze, czy wiedziałaś o tym. Moi drodzy, to na tyle, nie będę przedłużał. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Wbijajcie na wszystkie social media, macie linki w opisie. Trzymajcie się i strzała! Elo! Pum!